Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym holu lumpeksowym. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie, kochani, w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Dobra, projekt 360 na początek. I dzisiejszy element przymocowałam tutaj, w tym miejscu. Kochani, zacznę od stylizacji, którą mam na sobie. Nowością jest przepiękny żakiet. Jestem zakochana w tej marynarce. Jest w przepiękny sposób uszyta, wytaliowana, rewelacyjna. Bardzo, bardzo dobrze się w niej czuję. Więc pochodzi ona ze sklepu Tania Odzież Retro. Kupiłam ją w dniu dostawy. Dostawy są środa, czwartek. Tak, i byłam w czwartek, także ta marynarka wtedy wpadła w moje ręce. Najpierw ją ujrzałam z daleka i po prostu jak zwykle rzuciłam wszystko i poleciałam. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Długo czegoś takiego szukałam. Miałam kiedyś podobne klimaty, tylko jakieś takie mniej ozdobne, można powiedzieć. Tutaj czerwień z czernią robi naprawdę fajną robotę i jestem niesamowicie z tej marynarki zadowolona. Chciałam też sobie pomalować usta na czerwono, żeby tutaj tak wszystko podkreślić. Te usta byłyby taką wisienką na torcie. Natomiast już, kochani, nie miałam czasu, a bardzo mi zależało, żeby ten film dodał się dzisiaj. Więc czasem jest tak, że naprawdę nie mam czasu. Dzisiaj byłam też w dwóch lumpeksach. Ostatnimi czasy zajeżdżam tylko do jednego dnia, a tutaj dzisiaj zajechałam sobie do dwóch i stąd też mój brak czasu, wszystko się pierze. Jak zwykle nakupowałam bardzo dużo rzeczy, ale to jest też po to, żeby Wam pokazywać tutaj coraz nowsze takie propozycje, coraz nowsze stylizacje, inspiracje i tak dalej. Sama też lubię się inspirować tymi swoimi stylizacjami i też później na przykład chce mi się tak jakby bardzo żyć, chce mi się korzystać z tego życia, bo myślę sobie, kurczę, kupiłam taki fajny zielony płaszcz, jak tutaj się nie cieszyć z tego życia. Dobra, może to takie trochę brzmi tak płytko, ale to są takie poprawiacze humoru, jak wiecie. Nie to jest w życiu najważniejsze, ale też można gdzieś tutaj z tego tak jakby korzystać i sobie ten humor poprawiać. A czemuż by nie? Moi drodzy, więc stylizacja, którą mam na sobie już była. Teraz pokażę Wam, co jeszcze takiego kupiłam. Mam tutaj przygotowane dwie rzeczy, takie akcesoria, czyli tak, torebka po pierwsze. Zachorowałam teraz na taki żółty kolor, to jest taki blady żółty. Znowu mam takie szpilki. Kiedyś chciałam te szpilki sprzedać, ale sobie pomyślałam, przeczekam, bo u mnie jest coś takiego, że co tydzień zmienia mi się zapotrzebowanie na dany kolor. Czyli tak ostatnio, już nie pamiętam, był czerwień chyba, czy coś takiego. Nie, pomarańcz, przepraszam, pomarańcz. Teraz jest ten blady żółty i wszędzie go widzę. Dosłownie, jak jakiś kolor mi się spodoba, to potem wszędzie wszystko jest w tym kolorze, nawet samochody. Tak, widziałam Fiata 500 w tym kolorze. Tak się śmiałam, bo tego dnia kupiłam tę torebkę i już jechał Fiat 500 przede mną. Także to jest po prostu coś niesamowitego. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć na temat, parę słów na temat tej torebki. Zobaczcie, ona jest, tak w środku wygląda. Możemy odpiąć sobie ten paseczek, bądź też go schować do środka. Jest bardzo ładnie wykonana i to jest taki mięciutki materiał. Ona na początku była taka poplamiona, słuchajcie, ja byłam tak troszeczkę sceptycznie nastawiona co do tego, czy uda mi się ją uratować, natomiast no, podjęłam takie wyzwanie ratowania tej torebki i się udało, słuchajcie, bez problemu to wszystko zeszło. Oczywiście do pralki nie można takiej torebki włożyć, bo no niestety byłaby zniszczona, więc delikatnie, ręcznie ją wyprałam, użyłam mydełka tego z Rossmana, ono jest naprawdę rewelacyjne. Tak jak mówię, tu było kilka takich plam, te plamy wszystkie poznikały. No i bardzo dobrze. I bardzo się cieszę. I jeszcze, kochani, mam jedną rzecz. To jest pasek, który był nowy. I on jest też taki materiałowy. Bardzo, bardzo mi się przyda, ponieważ chciałam taki kolor znaleźć paska. To jest czerwień, ale taka blada czerwień. Taki troszeczkę inny, jest taki satynowy. Nie musiałam nic z nim robić. Troszeczkę go tam, wiecie, zdezynfekowałam standardowo i niech każdy to wie, bo ja te rzeczy wszystkie dezynfekuję. Natomiast tak, nie musiałam go w żaden sposób czyścić. No i bardzo się z tego paska cieszę. Torebkę kupiłam w Tania Odzież Retro, pasy kupiłam w Ubieram. Tylko tak rozgraniczam na te dwa sklepy. Dobra, kochani, teraz tak, zanim coś Wam pokażę, to krótki taki filmik nagrany pod osłoną nocy, tak jak zwykle, bez mikrofonu, także podgłośnijcie sobie troszeczkę i tam wsłuchajcie się w to, co ja mówię. No i dobra, i zaraz do Was wracam. Kolejna rzecz, kochani, to jest mój najnowszy projekt, taki płaszcz. Zobaczcie, to co tutaj widzicie, oto, to była zwykła taka chusta. No i zrobiłam sobie z tego
nowy, taki świeży projekt płaszcza, idealnego na wiosnę, który będzie po prostu taki, taki inny. No, bardzo mi się podoba. Co Wy o tym projekcie sądzicie? Jeszcze Wam oczywiście go dokładnie pokażę, omówię, ale takie jakby szczegóły zdradzam już teraz. Mam też tutaj taki płaszcz, zobaczcie, taka nowość. I tutaj chodzi mi o tę końcówkę. Dokładnie, zaraz Wam pokażę, o Jezu, tu palec, o to, co tutaj wystaje, będę to skracała, wycinała, dlatego, że nie wygląda to zbyt dobrze, będę się po prostu tego, brzydko mówiąc, pozbywała. Dobrze, więc kochani, tak jak było przed chwilą na tym moim krótkim nagraniu, sobie przerobiłam taki płaszczyk i też trochę rzeczy ostatnio poprzerabiałam, ponieważ naszło mnie tak mocno, poczułam taki przypływ energii i to jest dla mnie jak tlen. Ja muszę przerabiać ubrania, muszę szyć na maszynie, muszę coś w tym kierunku robić, dlatego że ja tym żyję. Ja, słuchajcie, ja naprawdę tym żyję, to kocham. Ja naprawdę cieszę się, jak mi wychodzą takie fajne projekty, takie rzeczy. Zobaczcie, tutaj wiele się nie zadziało tak naprawdę na tym płaszczu, a efekt uważam, że jest taki wow. Nieskromnie mówiąc, muszę to powiedzieć, bo bardzo mi się ten płaszcz podoba. Tak jak wspominałam, to była taka chusta, natomiast, która też bardzo mi się podobała, ale wiecie, mogłam ją nosić na przykład przy torebce, bądź też zawiązaną przy szyi, a tutaj zrobiłam czary-mary i wyszło coś takiego. Płaszcz bardzo mi się podoba, uważam, że jest taki trochę szalony, niespotykany, te małpy są takie świetne. Też zastanawiałam się, czy tego nie przyszyć do góry nogami, bo też bardzo ładnie to wyglądało, tak inaczej. Te małpy były takie poodwracane, ale dobra, pomyślałam sobie, przyszyję tak, jak Bóg przykazał, czyli tak, żeby te małpy były w normalnej pozycji. No i dobra, i tutaj zobaczcie, jeszcze udało mi się tak guzik przyszyć, to znaczy tym samym materiałem oprzyć i bardzo ładnie to wygląda. Tutaj specjalnie tak to wszystko pomarszczone, bo tak to ma być. Moi kochani, i uważam, że ten płaszcz stał się teraz naprawdę super, chociaż bardzo mi się podobał też bez tych małp na plecach, ale teraz stał się takim płaszczem wyjątkowym i takim trochę niespotykanym. Tutaj jeśli chodzi o dobór obuwia, to można poszaleć, bo jak widać na załączonym obrazku jest tutaj bardzo dużo kolorów, więc będę sobie tutaj szalała. Wysłałam mojej przyjaciółce zdjęcie, podobał jej się bardzo ten płaszcz, no i powiedziała, że z chęcią by go przygarnęła, także będę o niej na pewno pamiętała. No i tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy projekt. Druga rzecz, i też kilka słów już na ten temat powiedziałam, to jest taki płaszcz, który ostatnio trafił w moje ręce i on jest zapinany na zamek, czyli nie tak nietypowo, bo zazwyczaj takie płaszcze są zapinane na guziki, więc już to mi się bardzo spodobało. Mamy tutaj dużo koronki, która jest w takim kolorze ekri, bym powiedziała, coś takiego, wiecie, to jest wszystko takie, jakby to powiedzieć, takie cappuccino, taka kawa, Nescafe, sensacjonalne kremy, coś takiego. No taka kawa, taki kolor takiej kawy latte, no chciałabym Wam ten kolor bardzo określić, bo jest taki nietypowy, wiecie, nie wiem jak on w kamerze będzie wyglądał, nie jest taki zwykły beż. Też tutaj mamy taki szlaczek, no i tutaj nastąpiła taka drobna przeróbka, czyli pozbyłam się na dole takiego nadmiaru jakby materiału, bo to nie wyglądało dobrze, wiecie, to było tak, to był efekt taki, że na przykład mam na sobie płaszcz i wystaje mi halka. To co tak, wiecie, nie za bardzo. No i tutaj założyłam do tego płaszcza ten czerwony pasek dla ożywienia, podkreślenia. Jeszcze tutaj mogę sobie z butami pokombinować, ale ogólnie rzecz biorąc to jest taka moja już wiosenna stylizacja po roztopach. Kochani, kolejna rzecz to jest perła nad perłami. Taka sukienka trafiła w moje ręce, to jest dzieło sztuki, jakby nie patrzeć. Jest to sukienka taka dzianinowa, bardzo, bardzo modna. Nie wiem, jakim cudem trafiła w moje ręce. Mam jeszcze taki materiał. Słuchajcie, taki głos się wkręcił. Dobra. Mam jeszcze taki materiał, mama mi dała i kiedyś u nas były fotele, takie stare fotele, no na tamten czas one nie były stare, tylko po prostu został materiał z tych foteli, nie wiem, one były to po prostu coś takiego i założone to na takie gąbki, te fotele były takie gąbkowe. Boże, ciekawe, czy te fotele jeszcze są gdzieś u mojej rodziny na strychu, jeżeli są, ja sobie taki fotel przywiozę, ja chcę mieć stary fotel, ja uwielbiam stare rzeczy,
stare szafki, tak przerabiać je, aczkolwiek w domu lubię mieć tak bardziej nowoczesny styl, natomiast gdzieś te stare rzeczy też do mnie przemawiają. Lubię mieć taki wydzielony pokój na takie, wiecie, na takie stare meble i tak dalej, bo to jest takie bardzo klimatyczne, więc jeden taki pokój muszę mieć, taka Narnia moja i koniec, kropka. Wracając do tej sukienki, zwężałam ją, słuchajcie, bo była na mnie za duża, mam tutaj przepiękne kolory, wydobyłam z tej sukienki pomarańcz. Nie zakładam już tutaj paska, dlatego że zwęziłam ją sobie tak, żeby tutaj już paska nie zakładać, poza tym jakoś tak nie za bardzo pasował żaden. No i dobra, i to jest moja taka stylizacja, jeszcze tutaj oczywiście niebieskie buty będą pasowały też bardzo, dlatego że niebieski i ten pomarańcz rzuca się mocno w oczy. No i też tutaj, słuchajcie, założyłam sobie tę żółtą torebkę do tej stylizacji, ona jeszcze się pojawi w którejś ze stylizacji, natomiast tutaj dla wydobycia tego żółtego koloru, który jest no teraz moim ulubionym. Ale wiecie co, powiem, już wiem za tydzień, jaki będę miała ulubiony kolor, bo już gdzieś to mi tam w głowie się pojawiło. Różowy. Niestety, czemu niestety? A nie wiem, w sumie, bo jeszcze muszę się zdecydować, który odcień różu. Jest tyle odcieni różowego koloru, ale tak o jednym takim myślę. Tylko jeszcze nic nie upolowałam w tym kolorze. Kolejna rzecz to jest taka koszula, takiej jeszcze nie miałam w swojej garderobie, już teraz mam. Bardzo lubię połączenie koszul, to znaczy połączenie. Jeżeli koszula ma na przykład białe mankiety i biały kołnierz, bardzo mi się to podoba, a to jest jakiś inny kolor. To tak jakoś kojarzy mi się, że jest to taka rzecz elegancka. Ogólnie rzecz biorąc, ta koszula jest na mnie taka większa, jest taka mgiełkowa, prześwitująca, zwiewna. Tutaj pomarańczowe też dodatki, bo bardzo ładnie ten pomarańcz z tym granatem wygląda. I to jest taka stylizacja moja sportowa, słuchajcie. Taka na szybko wyjść i wrócić do domu, przebrać się w coś bardziej eleganckiego. To są takie moje właśnie sportowe stylizacje. Ja je tak nazywam i rzeczywiście tak to u mnie jest. Guzików chyba nie brakuje. Brakuje, jak zwykle. Jednego. Już wiem dlaczego, bo tutaj, znaczy nie wiem dlaczego, ale brakuje, ponieważ nie zapiłam tej koszuli i to mi się przypomniało. Kolejna koszula, takiej jeszcze nie miałam w swojej garderobie, już teraz mam. To jest koszula niesamowicie wygodna, ona ma przepiękne kolory. Tutaj jest cały zbiór zielonych odcieni, które są śliczne, taka oliwka, przepiękna, jak w gaju oliwnym. Z tyłu tak się prezentuje, bardzo ładna. Też to jest stara koszula, kupiłam ją w Tania Odzież Retro, zawsze to podkreślam. Jeżeli coś bardzo mi się podoba, to mówię, w którym sklepie to kupuję. No i tutaj stylizacja z tą żółtą torebką, ale też tutaj oczywiście inne rzeczy by pasowały. Gdybym miała żółte kozaki, o których myślę ciągle, to bym sobie te żółte kozaki tutaj założyła, po to, żeby tak jakby ten żółty, nie żółty, ten oliwkowy kolor tak zażółcić, bo gdzieś tutaj ta oliwka w taki żółty kolor wpada, więc bardzo ładnie by to na pewno wyglądało. No, a jeżeli bym założyła takie swoje zielone, właściwie takie w kolorze khaki, trochę takim oliwkowym, no to wiadomo, też by pasowały. To zależy, jaki charakter tej rzeczy będę chciała po prostu uzyskać, jak będę chciała ten charakter tej koszuli po prostu zmienić, nadać jej jaki charakter, może tak. Kochani, kolejna rzecz to jest moja przeróbka, która zajęła mi trochę czasu. Niby tutaj nic, zadziało się. Wyświetli Wam się zdjęcie, bo już nie wiem, gdzie jest stylizacja tej rzeczy. Wyświetli Wam się zdjęcie, jak to wyglądało futro przed przeróbką. Ono było długie i szerokie. Natomiast tak, zmieniły mi się tak jakby priorytety, potrzeby. Potrzebowałam krótkiego takiego futra, bardzo eleganckiego. No więc to futro skróciłam i zostało przeze mnie zwężone. Koszmarna sprawa. To jest tak gruby futrzak, to jest coś strasznie grubego i naprawdę bardzo ciężko jest to na zwykłej maszynie przeszyć, ale udało się. Trochę pracy mnie to kosztowało. Moi drodzy, no i teraz mam sobie takiego krótkiego futrzaka i wyświetli Wam się stylizacja z tym futerkiem. Pod spodem mam tą oliwkową koszulę, bo jakoś tak tutaj to pasowało, tylko zmieniłam sobie torebkę, czyli składnik. No i tak, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc to futro zrobiłam sobie do konkretnie jednej takiej stylizacji, ale tę stylizację jeszcze muszę trochę dopracować, a konkretnie rzecz, która będzie znajdowała się pod tym futrem, ona jest do zwężenia, więc jak uda mi się tamtą rzecz przerobić, znaleźć czas, żeby tego dokonać, to wówczas to futro Wam pokażę już w takiej prawdziwej odsłonie, że tak powiem, w takiej właściwej już stylizacji.
kochani, kolejna rzecz, również pochodzi ze sklepu Tania Odzież Retro, to jest jedwabna taka bluzka, która ma kolorowe, przepiękne cekiny. I pierwsze, co pomyślałam, mam buty i zielone takie botki, i różowe, i te kobaltowe. Także mam w czym wybierać. No i moi drodzy, miałam kiedyś coś podobnego, tylko to było nawet bardzo podobnego, tylko oczywiście te cekiny były wtedy czarne. Nie było tutaj koloru na tamtej bluzce, a ta jest taka kolorowa, piękna, jest w stanie idealnym, bardzo mi się podoba. Też oczywiście tę bluzkę zobaczyłam z daleka. Kupiłam ją w tym samym dniu, w którym kupiłam ten żakiet, czyli w dniu dostawy, bo akurat tak mi jakoś pasowało, było też piękne futro, słuchajcie. I tak naprawdę pierwszy raz spotkałam się z taką ceną wysoką w second handzie, kosztowało 700 zł, ale za takie futro trzeba by było zapłacić 8 tysięcy, gdzieś tak mi się wydaje. No, pomyślałam sobie, że za dużo mam tych rzeczy, za dużo mam tych futer, szkoda mi było 700 zł wydawać na takie futro. Gdyby to było przeliczone na buty, to oczywiście, żebym pewnie nazamawiała, wydała i tak dalej, ale jedno futro, no to tak pomyślałam sobie, że nie. W tym przypadku akurat nie. No i dobra, i chyba to futro jeszcze wisi w sklepie, także nikt go nie kupił, ale spytałam, czy będzie na przykład w dniu takiej mega wyceny, takiej największej wyceny, to pani powiedziała, że nie, że to futro zniknie na pewno. No i dobra, i to tyle, jeżeli chodzi też o tę bluzkę. Kochani, kolejna rzecz to jest taka bordowa bluzka, też w tym samym dniu kupiona, co ten żakiet. No i co mi się najbardziej mi podoba, to oczywiście rękawy, które są świetne. One są zakończone taką falbanką, są takie rozkloszowane, tutaj jest jakaś kokardka, kolor też bardzo ładny. Oczywiście gdyby ta bluzka tych rękawów takich nie miała, to bym jej nie kupiła za żadne skarby, bo po co mi taka zwykła bluzka, nie jest mi potrzebna, a taka jest już mi potrzebna, dlatego że znajdzie po prostu u mnie w szafie, właściwie nie w szafie, tylko u mnie w stylizacjach swoje zastosowanie, nie zmarnuje się nic tutaj, tak w przyrodzie nic się nie marnuje. No i dobra. I powiem Wam tylko jeszcze tyle, że jest bardzo wygodna, tak naprawdę dopasowana, świetna. Kochani, ostatnia rzecz na dzisiaj, to jest tak nietypowo, ponieważ mam tutaj taki top bieliźniany, który kupiłam nowy z Metką w sklepie Ubieram. Ma przepiękny kolor, taki fuksjowy, identyczny jak te buty, które tutaj założyłam do tej stylizacji. Połączenie takiej... połączenie fuksji z czernią, czyli taka prosta stylizacja. To jest dość krótkie, ale bardzo ładne, niesamowicie wygodne. No i tutaj czarna marynarka, czarne spodnie. Jeszcze tutaj można sobie te spodnie zmieniać na bardziej eleganckie, bądź też takie bardziej mniej eleganckie, może tak. Także cieszę się, że takie coś kupiłam, dlatego że przyda mi się to na pewno pod różne właśnie marynarki. Lubię takie rzeczy i na przykład byłoby mi bardzo miło, gdybym znalazła coś takiego w przeróżnych kolorach. Białym najbardziej chyba, biały i czarny. Takie coś by mi się przydało. Nie wiem, czy mi się jeszcze kiedyś coś takiego trafi w second handzie, jeżeli nie, to sobie gdzieś na internecie czegoś takiego poszukam, bo to jest bardzo fajna opcja jak dla mnie. Dobrze, to już wszystko w dzisiejszym filmie, moi kochani. Dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.